piknik piłkarski skierowany dla dzieci z rocznika 2010 i młodsi, kategoria Orlik starszy. W formie pikniku, bez klasyfikacji, bez tabel, wyników, dzieci mają się bawić. Podsumowanie całego sezonu. Można powiedzieć, że półtora roku byliśmy bez oficjalnego grania, oficjalnego jeśli chodzi o turnieje, spowodowany pandemią i różnymi obostrzeniami. Dlatego ostrożnie do tego podchodziliśmy i dzisiaj całe szczęście spotykamy się w Międzyrzecu Podlaskim. Dziękując tutaj władzom miasta na czele z burmistrzem Zbigniewem Kotem, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Arkadiuszem Myszko oraz całą załogą MOSIR, która tak jak widzimy przepięknie przygotowała nam obiekt do dzisiejszych rozgrywek. 20 zespołów, teren naszego oddziału. Powiatów 5, czyli powiat radzyński, powiat bialski-grodzki i ziemski, powiat parczewski i powiat łukowski. Oczywiście drużyny, które brały udział w rozgrywkach w tej kategorii wiekowej. Z Międzyrzeca 3 zespoły, UKS Międzyrzecka 2 2 zespoły wystawiła oraz Huragan Międzyrzec Podlaski. Tak, puchary są dla każdego klubu za udział. Statuetki wybierzemy dzisiaj najlepszych dwóch zawodników tego pikniku. Jest również nagroda dla bramkarza turnieju oraz dla zawodniczki turnieju, ponieważ też dziewczęta mogą brać udział w takim turnieju, pikniku, w tych rozgrywkach. Chciałbym jeszcze dodać, że wśród gości dzisiaj jest wychowanka międzyrzeckiego Huraganu, Agnieszka Jędrzejewicz, która obecnie reprezentuje barwy Czarnych Sosnowiec, mistrz Polski, zdobywca Mistrzostwa Polski w Ekstralidze Kobiet oraz Puchar Polski również kobiet. Również przybył do nas trener Mobilnej Akademii Młodych Orłów Polskiego Związku Piłki Nożnej, Paweł Dzięgiel, który będzie bacznie obserwował, monitorował zawodników, bo tu chodzi o zawodników, nie drużyny, tylko zawodników, bo chodzi o rozwój każdego zawodnika. W Międzyrzecu gdzieś tam było mało kobiet, które chciały grać w piłkę. Ja zawsze od małej takiej dziewczynki chciałam grać w piłkę i spełniać swoje marzenia. Po 21 latach w Sosnowcu udało się zdobyć Mistrzostwo Polski. Bardzo się z tego cieszę, że mogłam dołożyć do tego małą cegiełkę. Przyszłam tam właśnie w tym roku i osiągnęłyśmy swój cel, dlatego bardzo cieszę się z tego. Aktualnie mamy urlop, więc cieszę się, że mogę przyjść tutaj, gdzie tak naprawdę zaczynałam swoją przygodę z piłką i pokibicować małym zawodnikom. Miejmy nadzieję, że też któryś z nich też będzie osiągał takie sukcesy jak ty. Mam nadzieję i życzę im tego z całego serca. Zadaniem mobilnej AMO jest realizacja celów w zakresie dwóch filarów. Pierwszy filar to jest edukacyjny, który skupia się na edukacji trenerów, czy to w formie prezentacji, w formie spotkań, w formie dystrybucji materiałów szkoleniowych, czy też treningów pokazowych, które realizujemy w klubach. Natomiast ten drugi filar, o którym wspomniałem, to filar selekcyjny, gdzie obserwujemy zawodników i zawodniczki z grupy Orlik i Młodzik i każdy z nich lub każda z nich ma szansę trafić do kadr wojewódzkich czy na wiosenną, letnią, jesienną, zimową Akademię Młodych Orłów. Gdzie pan obserwuje i jakie refleksje? No na pewno mamy tutaj kilku i kilka zdolnych zawodniczek. W ogóle to jest kapitalny turniej, bo Michał Tusz zadbał tutaj o świetną organizację i sam fakt, że odbywa on się bez identyfikacji wyników i tabel, to jest kapitalna rzecz, bo to pozwala dzieciom na wydobycie u nich tego największego potencjału podejmowania. Grają na luzie, podejmują swoje decyzje, jest mało tutaj sugestii ze strony trenerów, te dzieci mogą się cieszyć grą. Tak naprawdę to długa droga jeszcze przed nami, bo talent to tylko jedno, ale do tego jeszcze musi dojść ciężka praca. Ta ciężka praca często pokonuje niepracujący talent, więc tutaj musi być to wszystko ze sobą skorelowane. To nie zależy tylko od talentu, ale też trzeba mieć trochę szczęścia i trafić na odpowiednich ludzi. Trzymamy kciuki i gratulujemy dzisiaj tej imprezy i cieszymy się, że możemy się tutaj w tak licznym gronie przy takiej pięknej pogodzie spotkać. To jeden z priorytetów w funkcjonowaniu miasta. Jak pani redaktor doskonale widzi, fantastyczny obiekt. Gdyby jego nie było, to nie odbywałyby się takie imprezy sportowe jak dzisiaj, takiej rangi, skupiające dzieci i młodzież z kilku
okolicznych powiatów, ale też przede wszystkim tym barku, który od kilku lat gości regularnie w Międzyrzecu Podlaskim, zyskuje wyjątkowo wysokie noty, jeżeli chodzi o organizację tego przedsięwzięcia. I gdyby nie COVID, to bezsprzecznie bylibyśmy organizatorem i tej imprezy. Także patrząc z tego punktu widzenia, gdyby nie rozwój bazy sportowej w ostatnich latach, to tych przedsięwzięć w Międzyrzecu Podlaskim by nie było. Ale i wasze kluby bardzo dobrze funkcjonują, od najmłodszych do najstarszych. Tak, no w tym momencie rozmawiamy generalnie o piłce nożnej, tak, bo turniej poświęcony jest piłce nożnej i dzieci. Oczywiście funkcjonują na dosyć wysokim poziomie dwa kluby, UKS Międzyrzecka Dwójka oraz Międzyrzecki Huragan. One się wzajemnie uzupełniają, nie wchodzą sobie w drogę. Jedne są ukierunkowane tylko i wyłącznie na szkolenie dzieci. Drugi klub na szkolenie młodzieży oraz piłkę dorosłą, bo trzeba tutaj też powiedzieć, że po kilkunastu latach w Międzyrzecu Podlaskim mamy czwartą ligę piłki nożnej, tak, która dzisiaj kończy swoje rozgrywki i prawdopodobnie zakończy na bardzo wysokim miejscu, bo w grę wchodzi miejsce na podium, a gdyby się nie udało, to będzie to czwarte miejsce. Dzisiaj rozmawiamy o piłce nożnej, dzisiaj też odbywa się i rajd w Międzyrzecu, tydzień temu byliśmy na triathlonie, Międzyrzec naprawdę sportem stoi. Tak, tak, jest kilka bardzo ciekawych imprez sportowych, rangi tak regionalnej, jak i ogólnopolskiej. One mają miejsce w różnych, że tak powiem, częściach miasta, bo dzisiaj gościmy na obiektach Mosiru na miejskim stadionie, tak? Imprezy, które pani wymieniła, goszczą na tak zwanych międzyrzeckich jeziorkach, na terenach rekreacyjnych. Dzisiaj rajd rowerowy rozpoczyna się w Parku Potockich. Także jest sporo tych miejsc, które towarzyszą rozwojowi sportu, ale w moim rozumieniu również szeroko rozumianej kultury fizycznej, bo nic piękniejszego jak ruch na świeżym powietrzu.